Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja witam was wszystkich serdecznie w American Truck Simulator. Jestem tutaj, rozumiesz, na kopalni i wiozę ze sobą dynamit, a ze mną jest Kozłowski, który ma problemy egzystencjonalne z przejazdem przez tory kolejowe. Yo, what's up, Jarek in your States United, you know. I know. Dobra, dzisiaj do przejechania jest ile? 440 mil. Mam nadzieję tylko, że to nie będzie 440 mil po takich samych warunkach, jak to było w ostatnim odcinku, gdzie jechałem pół godziny po Bóg wie czym. Tak jak mówisz, Jarek. No, rozumiesz sytuację. Nie byłoby ciekawe, jakbyś tam gdzieś przybył. Nie, wiesz co, bo jechałem po szczerym polu takim. Ulipcie. To nie należało do najbardziej przyjemnych rzeczy, które w życiu robiłem. Kurwa, chwilę przed tragedią. Znaczy, ho, lipcie. Będąc całkowicie szczerym. Ja na najbliższych światach pokażę wam, gdzie jedziemy. Więc, no... Mam nadzieję skromną, że obędzie się bez ofiar śmierci i bym się wpieprzył pod tą, pod sajternę. Także jest trochę do zrobienia dzisiaj roboty. Że ta wiedziałeś, że nowe samochody są specjalnie tak robione, żeby nie przejechały więcej niż 130 tysięcy kilometrów? Tak. Bo mają taki system, który zaciera silnik. Znaczy, czy mają taki system, to nie wiem, bo to się trochę, wiesz, opiera o teorie spiskowe. Nie, ale jest coś takiego, czego tam podobno nie idzie nasmarować. W żaden sposób tam nie dochodzi, ale i w pewnym momencie to się zaczyna kruszyć, obrabiać i zadzierać silnik. A mówimy o nowych samochodach po którym roku? 2010 w górę. Kurwa, dzięki Bogu, mam 2004 roku Bawarkę, dziękuję. No to nie są jeszcze, wiesz, jeszcze no, były inne czasy. Wiesz, moja Bawarka ma 300 prawie nalatane już, nie? To już by nie jeździła, gdyby była z tego typu. Dwa razy. No. W sumie. Nie, no te wszystkie nowe samochody, tamte, co tam już wychodziły, wiesz, z tymi nowszymi silnikami. Tam... Ja nie rozumiem, znaczy, z jednej strony ja to rozumiem. Bo jest to gdzieś napychanie koniunktury rynkowej, w sensie, no, że potrzebujesz auto i tak dalej. Z drugiej strony problem jest inny. To znaczy, problem jest taki, że potem te auta trafiają na rynek samochodów używanych. Czyli ja rozumiem, że producenci tego nie zakładali. No mają to w dupie. Mają to w dupie. A ty później kliencie, no chcesz sobie kupić samochód, nie wiem, jakiejś tam wyższej bądź średniej klasy. Szkoda. Szkoda kajak. I... No co są? Ale zajebałem. I co są? Ale zajebałem. Stary cud, że mi ten nie spadł, nie? Na tą osobóweczkę. Ja myślę, że on tam jest dobrze zabezpieczony, wiesz? Yeah. Myślę, tam solidne zabezpieczonko jest zrobione. Dupca. No i wracając do myśli przewodniej. To potem ty jako taki potencjalny klient i potencjalny nabywca takiego samochodu, który no, który jest taki, a nie inny, no, siłą rzeczy, po przejechaniu, nie wiem, iluś tam tysięcy kilometrów, kiedy, dajmy na to, ten element ulega permanentnemu uszkodzeniu, przyjeżdżasz do mechanika, czy przyjeżdżasz na lawecie do mechanika, a mechanik ci mówi: wiesz co, Byniu, taniej wyjdzie ci, jak se kurwa kupisz nowy silnik. Ci się już nic nie da zrobić. Miał gdzieś ten filmik podesłać, sam gościu rozbierał i pokazywał wszystko, dlaczego, co jest... No podejdź, ja chętnie zobaczę. Ja chętnie zobaczę. Powiem ci, że tak sobie na to patrzę, mówię, ciekawy. Dlatego ja powiedziałem w pewnym momencie swojego życia, że miałem możliwość nabycia drogą kupna w zasadzie leasingu indywidualnego, konsumenckiego, samochodu nowego. Nawet w tym celu poczyniałem pewne kroki, bo byłem w dwóch, trzech salonach testowych, pojeździć różnymi autami, żeby, wiesz, co chcę kupić, wiesz, co chodzi.
Na pewno. Już ujmuję kwestię hajsu, jaki miałbym zapłacić za taką furę. To zupełnie inny temat jest. Natomiast po chwili sobie pomyślałem, ty kurwa, mordo. A potem... Co jeśli ten samochód będzie miał wadę ukrytą? W sensie wadę producencką, czyli coś się, nie daj Panie Boże, stanie w momencie składania tej fury na taśmie produkcyjnej. Nie, coś z zawieszeniem, podłużnicami, nie wiem, silnikiem, skrzynią biegą, nie wiadomo co, tak? I potem jest sytuacja taka, że ty musisz się męczyć i latać po serwisach i udowodnić producentowi, że to on popełni błąd, ale leasing musi spłacać, tak? Rozumiesz sytuację? Nieciekawie. Więc stwierdziłem, że wątpię, żebym kiedykolwiek sobie kupił samochód nowy, właśnie między innymi z tego powodu, że tutaj jest bardzo dużo takich tematów, takich kwestii, takich jakby rzeczy, które chuja może zrobić, tak szczerze powiedziawszy, nie? A z drugiej strony, kupując samochód używany, kupujesz de facto kota w worku. I też nie wiesz, z innej strony wtedy możesz mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie, nie? No pewnie. Także, ale dramat z samochodami jest. Ja pamiętam, jak ja szukałem swojego samochodu, to pamiętny wyjazd do Kłodzka po Chryslera, gdzie kurwa podłużnica, po co ci to jest potrzebne, człowieczku? Ja żałuję tylko jednej rzeczy, stary, że ja nie zrobiłem fotografii, bym ci to kurwa pokazał. Naprawdę. Bo mówię wam, to jest dramat, co ja zobaczyłem w tym samochodzie. A wiele różnych dziwnych rzeczy w samochodach już widziałem. A ty, sąsiad? Ja właśnie widzę, jak rozrzutnik wciąga Volvo i rozbiera na kawałki. Ała. Ale Volvo samochód, tak? Tak. Sadzkę dla wolwiaczka. Sadzkę, taki ładny rozrzutnik. Biblet hump. A, poczekaj. Nie, z rozrzutnikiem nic się nie stało jednak. W sumie rozrzutnik mówisz, że okej. W rozrzutnik mówi, daj mnie więcej, bo to buje mnie się. O kurde. Co? Oj, sam się chyba przegląd TikToku będzie trzeba zrobić po nagraniu, bo już o takie hotuwy. Hotuwy w sensie śmieszne, żeby nie było. Kurwa, jak do tego doszło? Dobra, jedź kurwa, nie gadaj mi tutaj, rozumiesz? Ja szukam zacieranych silników. Co? Ja szukam zacieranych silników. Tak w temacie, tak? Tak. Okej. Okay. A ja po tym ostatnim naszym odcinku, który trwa prawie 1,5 godziny, postanowiłem ci zrobić jeden szybki kursik i załadować, i to będzie fajrat. Jeśli chodzi o szybkie kursiki, bo to też się przyjemnie słucha, tak mi się wydaje, natomiast no, też są jakieś tam granice, nie? O proszę, tutaj tu bym dostawę zrobił, od chwaropa tylko, kurde. Ale no dramat generalnie. Ja też się wkurwiałem szukając auto i tu tak srogo, no ale się na szczęście trafiło i jestem w sumie zadowolony. Broniłem się długo przed browarką, jak wam powiem szczerze, ale nie żałuję, że podjąłem taką wyzwanie przyżyli. Gdzie ja w ogóle kurwa jestem, ty? Ty, nie mam tego zapisanego. Ty historii zobacz. Nie, bo to już x czasu temu widziałem, wiesz? Już mam to polajkowane na TikToku, to bym znalazł, ale nie wiem. Na TikToku było. No. Kurde. I czasem jednak TikToki są ten, jak to się nazywa? Coś sensownego się trafi. Edukacyjne. Starter pack kierowcy Ursusa. Olej, wódka i co jeszcze? Żuberek. Zapalniczkę.
fajeczki, młoteczek. Śrubeczki. W razie czego, jak się coś spierdoli, no to rękawiczki, żeby se rączek nie upierdolił. Ale prawdziwy, ale prawdziwi kierowcy Ursusa nie używają rękawiczek, bo to dla złych ludzi jest. Rozumiesz sytuację? O kurwa. To. No nic, to będzie trzeba obejrzeć. Porozumijmy. Kurde, ale tym jakby tematem tych silników to się... Powiem ci szczerze, że trochę mnie zszokowałeś, tak będąc całkowicie szczerym, bo... Nie sądziłem, że coś takiego istnieje. Że te silniki same z siebie idą w pizdu, bo... Jakby... W sensie, bo tam było powiedziane tak, że nieważne czy kiedy ten olej wymieniasz, czy w skrzyni, czy ogólnie, czy tam wiesz, do różnych rzeczy wymieniasz te olej, to i tak ma mało do znaczenia, bo i tak silnik cię zatrze po 130 i to nie ma w ogóle nic do dyskusji. I on tam to rozebrał i pokazał mi, patrz, tu jest suchutko. A jak powinno być? Tak powinno być. Czy tutaj tak jest? Nie jest. A dlaczego? Bo kurwa we wszystkich tak jest. Rozebrał drugiego i pa. Też suchutko? Suchutko. I co? Gówno będzie z tego. Sadgę. To pokazuje tylko skurwysyństwo tych... No trochę niefajnie, nie? Koncernów samochodowych. Tak szczerze mówiąc. O, znalazłem. No to podeślij. Miałem wam pokazać teraz. A, nie pokażę, bo ruszam akurat. Rewelacja. Dokąd idziemy? Osiad. No. Ktoś zdejmował pokrywę od silnika. Zawojową? No tak. No. I tam było podkładkę. No i podkładka wpadła do silnika. No trudno, no. Przykręcił, skręcił, jeździł. Przemieli. I wdychnął do silnika. O. Bo jest taki regulatorek i to on zaciera ci silnik. Ale regulatorek czego? Pastor, chuj wie czego. Dobra, słuchajcie, fakty transportowe, jedziemy z tej miejscowości pomiędzy Topra a Eureką. To dokładnie jest stąd, z tej tutaj cudownej firmy. I lecimy sobie do Twin Falls. Też do tej samej de facto firmy, też na jakieś kamieniołomy tego typu tematy. Ale już z Twin Falls de facto będę chciał się kierować na wschód. Może jakieś tutaj Gillette, może Casper, może Sterling. Sterling to mi się kojarzy z piłkarzem. No. Może tego typu tematy byśmy ruszyli. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to się tam wszystko... Sąsiad, od 15 do 20 roku, misplay z mojej strony. Jeszcze raz? Od 15 do 20 roku, misplay z mojej strony. No to Boże. Ty to jeszcze nie wiedzieli, że będzie nowy BMW kiedy? No nie. To gdzie jeszcze do mojej bawarki? Wiek. Bądźmy poważni, no. Ale, kurde, naprawdę jest to smutne, tak z perspektywy użytkownika. Jakby, ja zdaję sobie z tego sprawę, że większość ludzi jest po prostu nieświadoma tego, co się dzieje. Nieświadoma tego tak na dobrą sprawę, co jeździ, co wozi i tak dalej. Bo jak czasami słucham w sklepie jakiejś tam części czy coś, to albo na przykład, nie wiem, ostatnio kupowałem nie olej, tylko coś do samochodu, jakieś tam kosmetyki, tego typu tematy. Tam powstała dyskusja przy miejscu w supermarkecie przy olejach, że w sumie to chłop miał 5W40, ale wlał 10W
30, mówi jeden chuj. Nie wiem, ile lepiej chodzi. No, szczerze? To zależne jest od sytuacji. Znaczy nie, wiesz dlaczego? Dlatego, że te oleje mają te parametry, to odnoszą lepkość, rozumiesz? No tak, ale to czasami jest misplay i faktycznie można poprawić fabrykę. No, tylko że jemu kopcił. Jak wlał, to mówi, że wleje taki od 10 lat i nic mu się nie dzieje. Oprócz tego, że trochę więcej kopci. No czemu? No, ja wiem, diesel musi dymić, ja wiem, stary. Stary, no, ma prawo do takiego. Poczekaj. Nie no, ja nie odmawiam mu prawa do myślenia, tylko że wiesz, jakby też świadomość ludzi na temat motoryzacji to jest trochę taka... Nie, tam... Wjebie mi się tym Volvem, czy nie? No powiesz, tak. Oczywiście. Ja bym jednak preferował, żeby panowie z STS Software zamiast robić kolejne DLC mapowe czy coś, to kurwa zrobili w końcu ruch uliczny. Byłbym wielce zobowiązany. Dziękuję. Nie obraziłbym się. No tak całkowicie szczerze. To ty już nie jeździsz w WTS-ie? Aktualnie? Nie. Dojechałem z tym gigaładunkiem, się zestresowałem i stwierdziłem, że na razie muszę sobie odpocząć. Tiki tongi. Aktualnie nie. Kurde, 250 mil do końca. Oby, znaczy z moim szczęściem będzie tak, że będę miał 30 mil do końca kursu i okaże się, że wypadeczek i trzeba nadrobić 558. No w Ameryce nie ma chyba zbyt dużo takich dróg, wiesz... Bocznych? Że przypadek ci się wydarzy, no i musisz... Znaczy wiesz, w IRL jest pewnie, nie? Tylko... Znaczy, nie no, przez jakieś takie, wiesz, przydupia. To nie, no może rzeczywiście nie, bo są też, wiesz, informacje, gdzie mogą traki wjeżdżać, więc... Bo to jest jednak waga, nie? Jakby nie patrzeć. Powiedzmy, 50 tysięcy funtów, 60 tysięcy funtów, to jest jakieś 30-35 ton, więc... to też tak. Ale z drugiej strony, no wiesz, no to są też domy na kółkach, więc sobie można gdzieś tam przeczekać, ile wątpienia. Bo jak ta chwila zwątpienia cię zatrzyma na środku pola. To wtedy masz problem, nie? No ale no cóż, jest jak jest. Dobra, 230 mil zostało niecałe. Teoretycznie zostało mi na to 4 godziny 15 minut według gry. Natomiast ja myślę, że to zrobię troszkę. Znaczy, kurde, no jak będę utrzymywał średnią powyżej 60 mil na godzinę, no to by to szybciej po prostu. Fajne w Stanach jest to, że ciężarówki się mogą wyprzedać elegancko i tak nie robi nikomu tyłu problemu, nie? No jak nie robi problemu? No nie robię problemu. Jeśli jesteś szybszy, po prostu wyprzedzasz chłopa i po sprawie. W Europie to trochę inaczej wygląda, nie? Pojebane niektóre rzeczy. No ale okej, no. Inna charakterystyka pracy, nie? A i sąsiad, ten gościu rozbiera cały ten silnik i pokazuje, co się tam wydarzyło i dlaczego. Dlaczego do tego doszło? Nie wiem. Ale śmiesznie, że ci cały wał korbowy wypierdala tak naprawdę. To się zaciera, nie? Korba bokiem. Śmieszne to jest. Z jednej strony śmieszne, z drugiej strony tragiczne, bo naprawdę nie chciałbym... Nie chciałbym, żeby coś kiedykolwiek tego typu się stało, bo bym autentycznie się wkurwił. Nasz nowe auto, no bo powiedzmy 15 rok to są co, 7-letnie samochody? 8-letnie samochody? I nagle okazuje się, że przyjechali 130 tysięcy, a on mówi, nie ma.
czemu, bo tak sobie producent wymyślił. Tu mam skręcić? Tak, tutaj. No i sam teraz będę jechał. Kurde, skończył się konwój. Nie, proszę! To jest normalna droga? Tak, tylko jakaś taka gorsza, o Jezu. Bo kurwa, myślałem, że po piachu będę jechał. Już się zestresowałem. Tak wewnętrznie. Było mi przykro. No wtedy. Fajnie by było też z drugiej strony jak najszybciej, znaczy, pojechać i załadować jeszcze tego samego jakby odcinka, na tym odcinku. Coś ciekawego w końcu, nie jechać w nocy po jakichś zadupiach, bo trochę się stresuję. Nie wiem, czy oglądałeś, Kozłowski, taki film, w sumie to jest horror, Wzgórza mają oczy. Wierzysz? To jedę po takich kurwa właśnie terenach. Nie, fajnie. Dobrze, że mam blachę, szyby, szkło, trochę dynamitu na pace. W razie czego, zginę razem z nimi, wypierdolę was razem ze sobą. Skurwysyny zbudowane. Jakby ciężka sytuacja życiowa w takim razie. No, mówisz, to co, chłopaki? Sayonara. Sayonara. Serio? Nie ra. Ja się zastanawiam, czy ktoś mi na dupie siedzi, czy to UFO, bo widzę, na kurwa, się... Bo ktoś mi na dupie siedzi. W ogóle tak IRL, jak ja nienawidzę, jak mi jakiś typ siedzi na zderzaku, nie? O Boże, jak mnie to drażni. Mówisz, daj spokój, Gosiu. Człowieku, ja sami specjalnie zwalniam, puszczam typa na przykład, nie wiem, na jakiejś drodze, żeby on po prostu odpierdolił się ode mnie, żeby jedzie już, gościu, zostawił. No, a najśmieszniejsze jest to, że on jedzie, macha tymi ręcyma za mną, trąbi, mruga światłami, a ja na przykład, nie wiem, jadę kurwa 130 na godzinę, rozumiesz sytuację? Prawym pasem. Tam 120 na godzinę prawym pasem, a on usiedzi na tej dupie i kurwa macha tymi swoimi ręcyma. Ja też czasem daję się uprzejmie, stwierdzam, że jechać. Czasami jest tak, nie wiem, zjedź się człowiek, on chyba zadowolony, bo wyprzędził, ja mówię, tak. Nie zesraj się. Naprawdę. Czasami jak widzę tych ludzi, to przeważnie, wiesz co, najgorszy typ, znaczy najgorszy jest mają ci, którzy jeżdżą Mercedesami, Bawarami i Skodami. Nie wiem, to za cel życiowy sobie obrali jazdę Skodą Fabią w gazie 1.4 MPI. I celem samym w sobie jest to, żeby zapierdalać i udowadniać wszystkim, że mam chujowe auto, ale jadę szybko. Prawdę. I to jest w sumie giga smutne, bo jak twoim celem życiowym, typie, jest jazda Skodą Fabią 1.4 MPI w gazie na firmowym paliwie, to twoje życie jest smutne. No halina, firmowe paliwo. Jadem halina. To jest mi przykro. Autentycznie. Bo nie, no, kurwa. Tak jak ja teraz, moim celem życiowym jest zamontowanie zawieszenia gwintowanego do mojej Bawary, nie? Żeby można było nie trąb po jebie, jadę na glebie. Rozumiesz sytuację? Ale frustraci, Skoda Fabia 1, albo Skoda Kajak 1.5 MPI. Bosko. Co ty robisz, sąsiad? Gram w lolka.
No, myślałem, że Femika. Jak wczoraj. Nie, Femika już się za długo przeskipowałem czasu po prostu. Twoje wsparcie, nie, w czym ty tam pracujesz? Na razie w niczym nie pracuję. Jak to? No nie wiem, stwierdziłem, że tamto coś to żart jakiś. Mem. Szatana, wiesz? Znajdź sobie robotę w trzeciej lidze i tam sobie się poczęło. No właśnie to była trzecia liga, tylko zespół, który tam chyba nie powinien być. A. Tak jak Stoke przypadkowo spadło 10 lat temu. No w sumie będziesz 10 lat, jak Stoke nie było w Premier League, nie? Nie, no gdzie? Oni w 17, 16 spadli. No to 6 raptem. No widzisz. Tam chyba stadion tylko pamięta Premier League. Upadkiem się spadło i się tak nastało, no jest uczę pierwszy. Moje bagno! Moje bagno, są moje bagno. Zostaw moje bagno, dobrze mi tu. Ale to moje bagno, no coś wychodzi. Moje bagno. Moje bagno. No jedź, żeż masz kurwa 70 mil na godzinę. Nie kurwa, jadę 40. Moje bagno, stop moje. Moje kilometry na godzinę. Mile w sumie. Potem wyprzedzę go tą ciężarówką, a frustrat później stwierdzi, o ty kurwa. Ale i najedziemy. Tak by było. O Boże, mam nadzieję, że to już jest koniec tego zlecenia. 70 mil zostało. Więc już ostatnia prosta. Jak tam już wyzywałaś mamę komuś. Bardzo nieładnie. Także, ale z drugiej strony, jakby na to nie spojrzeć, to, znaczy inaczej. Ja jakby, a propos jeszcze prędkości, nie? To jest jeszcze kwestia tego typu, że każdy jeździ na tyle, ile pozwalają mu umiejętności i znajomość drogi, nie? Ale moje bagno. Dobrze, jak twoje bagno? W aktualnej sytuacji? Kiepsko. Chętnie byś się z niego wymeldował. Nie jest kolorowo w moim bagnie. Lekko toniemy. Okej. Okay. Nie jest to komfortowe w moim bagnie. Nie czujesz się tutaj dobrze? Nie. Zdecydowanie nie. Jackpot został w tym momencie odwiedzony przeze mnie. Kurczę, aby się udało tylko dobrą prędkość średnią utrzymać, szybko się przez to miasto przebić. Całe szczęście jest tego typu, tej sytuacji takiej, że się przebijam przez to miasto w nocy. W ogóle muszę sobie do ATS-a i do ETS-a moc na trafiki zamontować, w sensie na te, na korki. Też w sumie nie wiem, czy mam psychę na to. Bo jak sami patrzę, co oni uskuteczniają, to tak. Kurwa, są przed średnio. Ty. No. Ale śmieszna akcja. Czemu? Przyszła gościuwa i mnie prawie do bazy wysłała. Biła ci się na twoje bagno. No. Jaka jest sytuacja? Pojebana akcja. Tak to be fair. No dawaj, dawaj tym. Jedź, kurwa, jedź. Ty będzie jechał te 25 mil, a potem nagle masz koniec ograniczenia i możesz jechać 60, to nie dostają speeda. To się kurwa wydarzyło, że to Volvo w rowie stoi. Zaparkował na cooldownik. No kurwa stary, niekoniecznie, bo tak przyczepa była tak w 3/4 w rowie. Na boku. Nie, tam. Tak u Grzesia.
Lekko rzepak przygniesiony. Ale się odbije. Właśnie, co tam u idola? Nie ma idola, idol w Niemczech siedzi chyba. Wcale. Nie ma kogo oglądać. Tak bym Krzyś oglądał. Trzeba obejrzeć stare odcinki. Przecież to codzienny rytuał mój kiedyś. Nie tylko twój, ale i mój. Wielu milionów Polaków. Pierwsze pytanie, jak odpalałeś film, Grzesia, co się tym razem spierdoliło? Co tym razem? No. Grzesiu, dlaczego? Nic dzisiaj się nie wydarzy. Grzesiu, ten film nie ma spokojnie z domu nie wychodziłem dzisiaj. Mówisz, holy shit. Grzesiu, kaca miałeś? O kurwa. Tak, Grzesiu, pijany. Nie mógł pracować. A pijany odszedł na MTZ-a. Poszedł byki karmić, a byki spojrzały na niego i mówi... A MTZ pękł w pół. No, stary, takie historie już u Grzesia były, nie może nie... Uchod od tego ciągnika pękło. Jak, czy tam nie, zaczep pękł chyba, tak? Od rozrzutnika obornika. Tak, ale najlepsze było jak mu koło we władku odpadło. No, bez kitu. A najlepsze no, było... Dobre były jeszcze sytuacje, kiedy Grzesiowi byki uciekły, a potem tam wyszły z tej obory, on otwiera jeden w środku, na środku stoi przykrzywiony. Pierdol! I co? Pierdol! A on takie, witajcie. No. Ale i tak najlepsza akcja to była. Znaczy najśmieszniejsze było z tym jego, proksimą, jak musiał do jeziora wrzucić, a w następnym ujęciu myśli, co ja to jednak już dojechałem prawie do domu. Ale znowu się zjebał. Ale już nie działa i już jednak nie da. No. To emocje trzymały cię do ostatniego momentu, bo w sumie nie wiedziałeś, czy on się już zjebał tak na amen, amen. Czy jeszcze troszeczkę tam coś może jeszcze pociągnie? Czy to jest śmierć tragiczna w dwóch aktach? Czy jednak nie? No i takie kurcze. I taka no ci wewnętrzna rozkminka na potem. Bez kitu, rozkminianko tam było sensowne i konkretne, więc. O, lajpcia. A teraz nie ma idola, bo idol już kopa się, nie pracujemy, co? Bez idola. Jak żyć, panie Popiołek? No, kręć tą kurwa wajchą. Dobra, jeszcze mają wagę, to trzeba się zważyć przed wjazdem. £71,000. Dobra, niech chłopaki tutaj rozładują. We devil. Deliver. Devil. Kurwa, ja to mam łeb. Dobra, ogarnięte. 447 mil, czysty zysk, proszę uprzejmie. $32,000 wjechało na moje konto. Więc fajnie, fajnie. No i dobra, trzeba jakieś tutaj... trzeba tutaj jakieś ładunki ogarnąć. Tak jak powiedziałem, bardzo bym chciał jechać w kierunku południa, znaczy wschodu. I bardzo chętnie Seattle. A to Seattle w Waszyngtonie, to nie chcę. Ziemniaki? Kurwa, to nie oddaję. Sacramento, nie Billingham. O, widziałeś? Do Montany. O, widziałem. Ja nie rzuciłem. Ktoś nie widział, bo się ta proksimka pękła w pół i koniec ambafatiwa. Kurwa, to jakieś czerwone rzeczy są pomontowane. Ja to się boję do tego podjeżdżać. Pewnie skrzynia od proksimki. Przyczepa jakaś.
Dobra, mamy 19 mil podlotu. A w ogóle to jestem ciekaw, ile mój Peterbilt waży z tym. Na pusto. 71,700 ważył z ładunkiem. Ile on waży sam? 37,800. Ho, lajpcia. Trochę waży. Będąc całkowicie szczerym. Dobra, lecimy ten załadunek. Kończymy. Bo tu nie ma żartów. Żarty się skończyły, jak Grzesio pojechał do Niemiec. Jak mamy żyć? Jakąś farmę jadę to załadować do cholery, czy co? Do jakieś magazyny. No to by wychodziło. O, i punkt widokowy odkryty. Kurwa, gdzie ja znowu zajechałem? Ja pierdolę. Ty, no chłopaki tutaj no autentycznie przemiał zboża robią. Kurwa ty. Oni tu kartofle kopią. Po co ja przyjechałem w ogóle tutaj? Ty, Franek! Kurwa, ten staczko tu zapierdala. No dobra, no. Mam stąd zabrać owoce. A w sumie to możemy stąd też te kurwa kartofle zabrać. Mam się owoce czy kartofle? Wszystko. Kurwa, ładujemy te ziemniaki. Pyrki. Gdzie mam podjechać? To bym chciał wiedzieć. A tu się mam ustawić, co? Okej. Tylko panie, ja nie mam chłodni. No, no, dawaj, 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 dawaj. Dobra. Ładujemy się. Ciekawe, ile mnie załadują. 2,5 godziny.
Nice. Do przejechania jest 1300 mil. No to już jest taka konkretniejsza robota. No i cóż, moi drodzy, trzymajcie się. Na razie. Hej.